Tam nie wojna! Witam was ponownie, słuchajcie, dziś jesteśmy na Annaberg ponownie. Muzeum niestety jest zamknięte, no szkoda, może innym razem tutaj przyjedziemy. Natomiast no po drodze jeszcze, kiedyś wam obiecałem, że nagram wóz pancerny, jaki używali powstańcy śląscy, którzy tutaj walczyli o Annaberg. Wiadomo, to jest, słuchajcie, wszystko imitacja, ale słynny replika właściwie, no, słynny Korfanty. Jak to tutaj wygląda, no. Także możecie sobie zobaczyć. Wszystko pospawane. Słynny Korfanty, no. Stara nyska przerobiona. Tak, to jest nyska, nie? No, no. No, ale jakoś to musiało wyglądać, prawda? Wiadomo, że to jest replika. No i słynny symbol. No, tego raczej, prawda, nie trzeba tłumaczyć. Ci, którzy wiedzą o co chodzi. Czyli nie bierzemy żadnych jeńców, jak to się mówi. O, jest nawet tutaj replika samochodu pancernego Korfante, wykorzystanego przez oddziały szturmowe marynarzy porucznika Roberta Oszka w walkach pod górą Świętej Anny podczas trzeciego powstania śląskiego. No, także zobaczcie. Takiego wozu właśnie używali powstańcy. Ktoś, jak się bardziej tak zagłębi w ten symbol, to będzie wiedział, że też niektóre oddziały polskie też... Tu chodzi o, prawda, rok 1920, prawda, bitwa, odbicie Rosjan od Warszawy. No były różne jednostki, prawda, niektóre sobie umieszczały na czapkach ten symbol, a ten symbol tylko oznaczał jedno, że po prostu no, nie biorą żadnych, prawda, jeńców. Tak przynajmniej słyszałem, no mogę się też mylić, ale z tego co wiem, to po prostu no, żołnierze po prostu przeciwnika bali się, no mówię, to chodzi mi o wojska przeciwnika, po prostu bały się konfrontacji z takimi jednostkami, które miały umieszczone na czapkach takie właśnie symbole. Jeszcze zrobię zdjęcie i kończymy na dzisiaj. Także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia.